Ja też wolę podróżować samotnie jak na razie. Ada, i też mam ciebie, także myślę, że się dogadamy. Okej, okay. Słuchajcie, moi drodzy. Aha, tu jest ten warsztat. Nadszedł czas, aby wyjść ze statku i zacząć szukać naszego regulatora zasilania. No dobra, słuchajcie, moi drodzy, idziemy zgodnie z wytycznymi. Say, oho. This wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. Nie, nie, statek kolegi. Well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. To nie tak, jestem inspektorem do spraw bezpieczeństwa pojazdów kosmicznych. Kłamstwo, no musimy je ściemnić, no bo co? Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. Pięknie. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Żegnam panią. Panią porucznik. Nie zapomnijcie o tym, strażniku Pelhamie. Tylko co? Dobra, słuchajcie. Nadbrzeże jest na wschód. Czyli... No, tutaj mamy właśnie iść. To może być cmentarz tutaj, chociaż to raczej są drzewa. Może tu? Nie wiem, zobaczymy. Ale piękna noc. Wiecie co? Pozwiedzałbym tą krainę. Planeta Terra 2. Nie wiem, ile czasu wcześniej... Tutaj były działania w tej kolonii. Oho. Maruder. Maruder. W tej kolonii Arkadia. Prowadzone. Mam jeszcze Obrzyna. Ale to raczej na bliską odległość, myślę. Gdzie on jest? Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Tam jest jakiś obóz ich? No to już. Chować się za ścianą. Uwaga! Dobra, sprawdźmy sobie, czy... Czekajcie, czy zabrało nam wodę. Szybko tutaj, w ramach testu. Zabrało. Okej, okay, wracamy o wsi tosty. One jakby... Chyba nie zabierały nam po konsumpcji. Gdzie on jest? Czai się. Uciekł. Uciekł, uciekł. Mam jeszcze 10 adreno. Jeszcze nie będę używał, wiecie? Oszczędzę. Headshot, headshot, headshot. Ale headshot mu wale i nic. Sto trzydzieści siedem naboi, spokojnie. Spokojnie. Dostał. Ten też, pięknie, 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 spokojnie. Cisza i spokój, nic się nie dzieje. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się aż takiej agresywności. Tu trzeba będzie nas na spokojnie eksplorować i raczej ostrożnie podchodzić do tematu, widzę, bo oni walą nieźle. Ciężka amunicja. Adreno, karabin szturmowy. Karabin szturmowy, słuchajcie. Karabin szturmowy. Strzajmy się tutaj za tą skałą. Okej, okay, zobaczmy. Karabin szturmowy. 215 obrażeń na sekundę. Broń długa. 28. Pojemność magazynku. Ciężka amunicja. Ile mamy? 34. Akurat mało. Efekt specjalny. Oszołomienie. Nie możesz zdecydować, na których parametrach broni najbardziej ci zależy? Zapominasz zmieniać broń w trakcie walki? W takim razie karabin szturmowy TNL jest stworzony dla ciebie. Mierz wysoko, mierz z TNL. Ale patrzcie, jaka spluwa. Wow.
Trochę tanio wykończona, no ale cóż. Wszechstronna broń o dużym rażeniu. Sprawdza się zarówno w szybkich wymianach ognia z bliskiej odległości, jak i podczas precyzyjnego strzelania do odległych celów. Czad. Idziemy. Spokojnie. Tam widziałem, jeden się kręcił gdzieś za tymi drzewami. Odkryto miejsce, obóz maruderów. To był kanid? Jest, 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 był maruder, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. O, jest jakiś kontener, patrzcie. A, bity młot udarowy. Mocarny młot spółki Kosmolu. Przypomnij ci, jaka przyjemność sprawiają spuszczanie łomotu. Jest do tego wprost doskonały. Części pancerza i części broni. Słyszę kanidy tutaj, kurczę, słuchajcie, gdzieś. Tam na górę można wejść? Może tam się możemy strzaić, słuchajcie. Jest drabina, mogę na nią wejść? Użyj, pięknie. Tam był, patrzcie, jest, 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 jest skubany. Tu nikogo nie ma na górze, nie ma nikogo. Krzesełko puste tylko, okej. Okay. Spokojnie, spokojnie. Zróbmy mały rekon. Tu jest jeden, maruder, zbir. Tam jest drugi, patrzcie, strażnik, jaką ma spluwę z lunetą. I tam jest trzeci, fuck. I tu jest ten kanid. Nie widział nas? Chyba nas nie widział. Okej, okej, okej. Patrzcie, uwaga. Coś tu mamy, wytrych magnetyczny. Okej, okay. Coś tu jeszcze jest? Amunicja. To była lekka amunicja. Udało się jakąś ją zdobyć bez zwracania uwagi. Dobra, co robimy? Myślę, że tego najpierw ściągniemy. Spróbujemy karabinem. Zginął, od razu zginął. Bardzo dobrze. Drugi też, ale ten karabin jest dobry, ja nie mogę. Pistolet. Pistolet. Dobrze. Piękny headshot. Dobra. Trzech nie żyje. Gdzie jest kanid? Gdzie jest kanid? Na pewno słyszał, tylko gdzie on jest? Ale czad. Pięknie, wzorowa akcja przeprowadzona, muszę powiedzieć. Analityczny umysł wykalkulował zagrożenie. Gdzie jest ten kanid? Boję się schodzić, wiecie? Piesku, gdzie jesteś? Akcja przeprowadzona wzorowo, naprawdę. Mistrzostwo świata. Co tu jeszcze ma? O, patrzcie, tu coś jeszcze jest. Sobnik białkowy. To może mu ugasić pragnienie, jak mnie mam. Gdzie są te kanidy? Słuchajcie, wiecie co, wezmę sobie shotguna, bo one na pewno będą biec. Nie wiem, ile ich tam jest w ogóle, szczerze. Jest, 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 jest. Tam jest jeden. Czyżby tylko jeden? Shotgun. Spokojnie. Tam jest drugi. Jest, tu jest jeden, patrzcie, patrzcie. Chodź tutaj. Pięknie. Biegnie drugi. Dobrze. Nieźle zapadaje ten shotgun. Wow, okej. Okay. Co my tu mamy? Mięso kanida. Ociekający krwią kawał mięsa kanida. 4 na 5 lekarzy odradza jedzenie tego kawałka surowego, krwistego mięsa, nawet bez przyklejonych do niego fragmentów zwierzęcia. 5 lekarz zmarł niedługo po zjedzeniu takiego mięsa, więc jego zdanie nie zostało uwzględnione. Bierzemy. Na pewno znajdzie się jakiś świrk, któremu to będziemy mogli sprzedać, jestem pewien. Tylko głowa po nim została, patrzcie. Ale kły, skurczy byki, ale mają te zębiska. Naszyjnik, niby jabłko, pusto. Kosmoszlugi, sok niebijabłkowy, znowu. Sok niebijabłkowy. Kaseta, ciężka amunicja, adreno i sztucer. Patrzcie, sztucer.
Pewien odsetek z nadawnego przeciwu uzbrojenia będzie posiadał oznaczenie nieskazitelne. Przedmioty tego typu są więcej warte u sprzedawców. No proszę. Adreno. A mają lepsze statystyki? Zaraz sobie zobaczymy. A, czy to był, słuchajcie, czy to był ten taki diamencik? Kompas. Już drugi, ale ma znalazł, znajdujemy zapasów, pięknie. Na pewno nam się przydadzą w dalszej części wędrówki. Zobaczmy sobie, a tu jeszcze mamy młot udarowy, patrzcie. Młot udarowy, ale czad. Oho. Niezłe. Młot jednoręczny, pierwotnie stosowany w zakładach produkcyjnych. Po wprowadzeniu modyfikacji możesz zadawać dowolny rodzaj obrażeń. Patrzcie. I but, ale czaderski. Dobra. Sztucer. Pokażcie mi ten sztucer. 53 obrażenia na sekundę. Obrażenia 66. Broń długa. Pojemność ciężka. 6 pocisków. Efekt specjalny. Oszołomienie. Celownik sokoli. Wzrok. Zasięg broni plus 25%. Ale trafieja, moi drodzy. Sztucer TNL. Pamiętaj, ze sztucerem TNL sezon na polowanie nigdy się nie kończy. Ale ma luneta, nie no, mistrzostwo świata. Strzela wolno, ale dokładnie. Idealna broń do likwidacji dużych celów na średniej lub dużej odległości. Ile ma zasięgu? Czekajcie, maksymalny zasięg. 312 metrów. Wow. Ale spluwa. Come on. Dawać mi ją tutaj. I jest nieskazitelna do tego. O kurde. No to pięknie. Dobra, tu już chyba wszystko, jak rozumiem. Niedobór snu. Dopadło cię zmęczenie, musisz się przespać. Na poziomie trudności supernowa musisz spać na swoim statku każdego dnia, aby uniknąć zmęczenia. Z czasem twoje zmęczenie będzie się pogłębiać w czterech kolejnych stadiach, obniżając twój temperament, inteligencję oraz siłę. O wow, a w końcu prowadząc do śmierci. Wow, okej. Okay. Spokojnie, jeszcze nie bądźmy zbytnio tutaj wyluzowani, bo nie wiadomo, co czeka nas. Gdzieś tu jeszcze na tyłach nie byliśmy wcześniej. Dobra, słuchajcie. Idziemy w takim razie do nadbrzeża teraz. Zdobyliśmy trochę zapasów przez likwidację tutaj tych... przez likwidację marderów w tej bazie. Oho, patrzcie, uwaga! To chyba są przyjacielskie te statki, wiecie? Czekajcie, pokażcie, jak ten sztucer wygląda. Z lunetką. Mistrzostwo świata. Mamy przy okazji ala lornetkę. Tam coś jeszcze jest, patrzcie, jakieś zbiorniki. Spokojnie. Chodzimy na szczyty wzgórza, a na szczytach wzgórz... Czy? Coś było na czerwono. Pierwotny rozpruwacz, co? O, fuck, dobra, lepiej takiego może lepiej nie drażnić. Jakiś pierwotny rozpruwacz. Tam jest nadbrzeże, patrzcie. Nadbrzeże. Edgewater jest. Niedaleko. Pierwotny myśliwy, on tam się czai, więc myślę, że możemy od tej strony przejść. Tamtędy może nam się udawać, patrzcie, tam jest jakiś most. Dobra. Dobra. W drogę w takim razie. Przełączmy sobie na karabin, bo on... Oho. Pierwotny myśliwy, bo znowu, patrzcie, i kto? Olbrzym. Wow. Tak jak mówiłem, tutaj, moi drodzy, nie możemy zbytnio szarżować. Bo myślę, że jeszcze nie jesteśmy na etapie takiego skórzany boa. Takim, żeby się tutaj jakoś tak swobodnie mega poruszać, bo... Nie do końca znamy jeszcze zagrożenia, jakie tutaj na nas czyhają. Widzieliście jakieś olbrzymy, pierwotne, jakieś tam te, nie pamiętam jak on się nazywał. Olbrzymy, pierwotne maczaki, czy jakim mu tam było. Cmentarz! To jest cmentarz? To są groby? Tak. Odkryto miejsce, cmentarz w nadbrzeżu, haha! Czyli za cmentarzem będzie wejście. Tam coś jest, patrzcie, co to jest. Jakieś, patrzcie, ale maszyna. Ogniwo energetyczne, okej. Okay. Cmentarz. Krypta. Nie można wejść.
Edgewater. Tam są jacyś rekrut spółki Silas. Żołnierz spółki. Zobaczymy. To są przyjaźni, więc myślę, że możemy z nimi spokojnie pogadać. Silas. Whoa, hey. You come from? Z nieba, z choinki się urwałem. A co? Don't go ambling out in those hills. That's Marauder territory, friend. Już nie. Za wzgórzem krył się obóz marauderów, ale zniszczyłem ich. Jestem tylko przejazdem. Moja kapsuła rozbiła się. No, na pewno. Nic mu takiego nie będziemy mówić. Skąd wiesz, że nie jestem marauderem? Jestem tu tylko przejazdem. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Bardzo mnie to cieszy. W takim razie. To dlatego masz parę uzbrojonych strażników. I'm being vigilant. Don't want to get blindsided by some corpse-chewing marauder come stalking out the shadows. Jasne. Chcesz powiedzieć, że w okolicy krążą kani zwłokożercy? Oni jedzą zwłoki? Oh, worse. Unemployed cannibals. Oh. You ever seen a marauder hold down a job? Or put a stake into society? Nie wiem, nigdy wcześniej nie widziałem marudera, więc ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Jeżeli masz problemy z maruderami, mogę pomóc. Nie wychylajmy się tutaj tak od razu. Myślę, że jeżeli będzie miał jakieś zlecenie dla nas, to możemy go tutaj później przydybać. Jak już się trochę uzbroimy, dozbroimy, zobaczymy, co się kryje w Edgewater najpierw. Płacą ci za pogaduszki z nieznajomymi? I am employed by the retirement department of Spacer's Choice. That's fancy talk for working in the cemetery. Nieźle. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Tak, już słyszałem o tym waszym kosmolubie, no. Młodszy grabarz, wyszukany tytuł jak na kopidoła. To miejsce popada w ruinę. Popada? Szukam regulatora zasilania, do kogo mogę się w tej sprawie zwrócić? Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. Zajrzyj do biura Reeda Thompsona. Head into town, follow the road. Wejdź na miasto, droga cię poprowadzi. Okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o pana Silasa. W międzyczasie wstał dzień, zobaczcie. Ech, tak sielankowo to wygląda tutaj, wiecie, muszę powiedzieć. Oprócz tych maruderów oczywiście. Tam jakiś wulkan chyba, to trochę niebezpieczne. Tam jest też jakaś struktura. To chyba stamtąd w ogóle przyszliśmy, wiecie. Dobra. Tu jest, jak rozumiem, wejście do... A tu coś jest? Aha, patrzcie, tu jest jakby chyba biuro. Jego biuro, tak? Czy jakiś składzik? Pierścień. Kradnij. Nie, dobra, nie będziemy ograbiać Silasa. Nie mam pojęcia. Ale wiecie co, myślę, że możemy spokojnie dobrać się do jego komputera. Herbozjad. Zobaczmy. Użyj terminalu. Fabryka konserw Słończyka w Nadbrzeżu. Własność spółki Kosmolub. Dostęp do terminalu. Witaj, młody grabarzu. Wiadomości od Stowarzyszenia Grabarzy. Do Kosmolub. Młodszy grabarz, sekcja Szmaragdowej Doliny. Oferta specjalna. Drogi czytelniku, właśnie wygasła twoja subskrypcja informatora Stowarzyszenia Grabarzy. Dlatego chcielibyśmy zaprosić cię do jej odnowienia. Zdecyduj się już teraz, a dorzucimy egzemplarz naszej najnowszej publikacji, kwartalnik Echo Łopat. Grubo. Spacer's Choice. Od Kosmolub, dział zasobów ludzkich. Kosmolub, młodszy grabarz do... Aha, też do Silasa. Temat. Oficjalny tekst reklamy. Cmentarz w Nadbrzeżu jest własnością spółki Kosmolub. Rodzina Kosmoluba dba o swoich od kołyski aż po grób. Miejsca na cmentarzu i nagrobki są zapewniane przez spółkę Kosmolub w przystępnej cenie. Wygodne, przestronne poletka, własne grawerowane kamienie nagrobne i monogramy. Bezpłatna mowa pogrzebowa dzięki uprzejmości Zakonu Kwerendy Naukowej. Zakon Kwerendy Naukowej. Niech twój duch spoczywa w pokoju, w zaciszu grobu marki Kosmolub. Rejestr zasobów, ewidencja wyposażenia, rachunek za pogrzeb. Ile kosztuje pogrzeb? Wymagane hasło. Hakowanie 1. Udało się. Rachunek za pogrzeb. Imię i nazwisko Theodor Granger. Wypadek przy pracy. Pochówek w grobie 13 zakończony powodzeniem. Opłata za grób pokryta i zaksięgowana. Ciało tatka nie miało jednej dłoni. Pomniejszyłem opłatę za grób o 5 bitów. Tak jest ze mnie wielkoduszny gość. Okej.
No to widzę nieźle tutaj. Oho, tu coś jeszcze jest, patrzcie. Obejrzyj. Wcześniejsza emerytura. Chcesz spędzić ostatnie lata życia w komforcie i luksusie, spacerując pod łukowatymi sklepieniami Bizancjum? Z Bizancjum. To już o tym mieście gdzieś czytaliśmy. Zdecyduj się na wcześniejszą emeryturę. To twój bilet do Bizancjum. Wcześniejsza emerytura jest prezentem od przewodniczącego Rockwella i ministra Clarka dla ciebie. Kandydaci do wcześniejszej emerytury wyłaniani są w drodze losowania. Zwycięzcy otrzymują w pełni opłacony bilet do swojego nowego życia w Bizancjum, Perle Arkadii. Okej. Okay. Kulturalnie zamknijmy za sobą drzwi. Tu jest jeszcze jakiś... Aha, patrzcie, za ten. Zadekowany chyba jest, okej. Okay. Moi drodzy, przed nami nadbrzeże. Nadbrzeże, okej. Okay. Barbershop? Otwarte? Fryzjer. Konrad Sadik. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Dobra, nie musisz tak od razu. Recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Ale odpychający koleś, nie mogę. Spokojnie, jestem czysty. Zastraszanie. Chcesz zobaczyć moje dłonie z bliska? Nie, dobra, może nie będziemy przy naszym pierwszym kontakcie. Znaczy, no, drugim w sumie, nie licząc Silasa. Pierwszym nie licząc Silasa z mieszkańcami nadbrzeża. Jechać z grubej rury. Często dostrzeżenia dorzucasz bezpłatny wykład. O, to jest to odpowiedź na miarę Matiasa. We don't believe in free anything here in Edgewater. We're a Spacer's Choice Company. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death. Whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Wow, okej, okay, bywaj. Wow. Wow, po prostu wow. Kantyna. Spacer's Choice, kantina. Food Smokes Beer. Canary. O, tu jest pewnie ta fabryka konserw, o której czytaliśmy w komputerze w terminalu grabarza. Kantyna Kosmoluba. Lokalni patroni. Znowu ta gra, zobaczcie. Nieważkie, nie będziemy kraść oczywiście. Amelia Kim. Ja ciebie też nie znam. Nazywam się Matthias S. Również miło cię poznać. Wszyscy w tym mieście są tacy przyjaźni i pomocni? Pi, no właśnie. But this here is a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hardworking company folk here. Więc oni są tacy, wiecie, jak zindoktrynowani trochę. Masakra. Percepcja, chcesz mi o czymś powiedzieć? Urok. Muszę przyznać, że to jest niezwykle zadbany przybytek. Sprawmy jej pochlebstwo w takim razie. Myślę, że to będzie dobra opcja. You really think so? That's kind of you. Nabrała się. I've been trying to keep the floors clean. You got no idea how long it takes to scrub the tiles. Skrobałem w laboratoriach. Guess I misreckoned you. 70 lat temu. Sorry about that. I didn't mean to be curt. We just got some problems lately. I can get you a drink if you'd like. Gotta ask you to enjoy your beverage within the premises, though. Nie ma problemu. Can't risk you bringing a drink over to those deserters. Deserterów. You understand? Jakich deserterów? Traitors. The lot of them. Bunch of folks decided they were tired of working and went out into the wilds to fend for okay. themselves. Town's already struggling to make quotas, even without that band of slackwits abandoning their posts. Bunch of lazy, shiftless rung leeches. Anyway, wow, okay. Enough about them. What can I do for you? Taka trochę widzę niemiła laska, ale na pochlebstwa skora. Czegoś bym się napił, handluj. Chciałem porozmawiać z Reedem, gdzie mogę go znaleźć? Do you now? And what makes you think Mr. Thompson wants to talk to you? He's a busy man. Zechce, już. Niech cię to głowa nie boli. Try ignoring your duties. He'll summon you up to that great big tower atop the cannery, and you'll get yourself a proper dressing down. Oho, pan Thompson, widzę, twardą ręką rządzi.
Ree Thompson. Mówisz, jakby to było coś dobrego. Mówisz, jakby to było coś... No właśnie, chciałem zapytać o coś jeszcze. Mówisz, jakby to było coś dobrego. It is a good thing. If you're not pulling your weight, you don't deserve to live here. Simple as that. No tak, ale mogą być różne... Dobra, wiesz co, nieważne, nieważne. Czegoś mi się napił, no właśnie, pokaż, co tam macie. Pokaż, umiejętność handlowiec. Jest równa wartości twojej najlepszej umiejętności z kategorii rozmowa, czyli medycyna u nas, i służy do negocjowania cen w czasie transakcji ze sprzedawcami. Co masz do sprzedania? Herbodiast. Zestaw herbat smakowych z liści przejęczy. Napoje kofeinowe, atrybuty umysłu plus jeden. To jest dobre. Każda torebka zawiera najwyższej klasy naturalne i sztuczne substancje smakowe. Herbodias, herbaciany odjazd w zasięgu ręki. 39 za jeden, ile mamy? 90 tylko. Można czekać, jest sprzedaj. Czy ona od nas coś kupi? Dobra, wiecie co, sprzedamy wszystkie te bronie. Młot w sumie też. Bo jest nam niepotrzebny i tyle. Ile zyskaliśmy? 224. Dobra, myślę, że teraz możemy sobie taki jeden herbodiast kupić. Spokojnie. 1,39. Co ona tu jeszcze ma? Woda mineralna, arkadianka. To jest ta z reklamy. Składniki 99% woda, napoje słodkie, atrybuty ciała. Ciekawe, co jest tym 1%. Nasza woda jest świeża, pyszna i pożywna. Teraz 11% więcej smaku naturalnej wody. Atrybuty ciała plus 1. Dobra, weźmy sobie w takim razie, wiecie co? Weźmy sobie jeden taki godzinny energetyk. I weźmy sobie jedną wodę. Albo nawet dwie wody. Dobra, jedną, bo już nam się kończy kasa powoli. Dobra. Myślę, że na tym poprzestaniemy, jeżeli chodzi o handel z panią Amelią. Zobaczmy, czy... I'm contractually obligated to recite company slogans to any visitors. O Jezu, no jeżeli musisz... You tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Ten sam co Pelham. Never mind. Dobra, może czegoś jeszcze się od niej dowiemy, wiecie? Znaszła mi ochota na pogawędkę. Panna Amelio. Zapytałem ją o nadzieję, o nasz statek, który od 70 lat dryfuje w przestrzeni. I've never mixed a drink by that name. I could get you a rum and something if you like. Nie chodzi o drinka, kobieto. Wait, no, never mind. We're all out of something. Okej. Ale wiecie co? Patrzcie, już druga osoba, która nie ma kompletnie pojęcia, o czym mówię, mówiąc o nadziei. I to jest tak, jakby oni wymazali całkowicie, wiecie, informacje o niej. Nie mówię o drinku, przybyłem tutaj z nadziei. Nie, tego jej nie możemy powiedzieć. Czyli nie słyszałaś o nikim z nadziei. Yeah, I got vague recollections of some folklore about a mysterious colony ship. Okej, czyli tutaj krąży jako legenda. Dobra, moi drodzy. Kantyna. Amelia w kantynie. Okej. Life in the Vale got you down. Come drink your misery away. Z miłą chęcią kiedyś na piweczko wstąpię.